nasze spotkania przychodzą nie tylko osoby chore na cukrzycę, ale mamy coraz więcej ich rodzin, bliskich osób, ale również społeczności lokalnej, która dowiaduje się czy na Facebooku, czy na stronie internetowej Menu dla Diabetyka, że będziemy w danym miejscu. Dzwonią, piszą, pytają się, gdzie będziemy i są razem z nami. Bardzo potrzebują edukacji, dlatego że osoba, która wie najwięcej o swojej chorobie, żyje najdłużej, po prostu. Edukacja jest podstawą dzisiaj. Będąc świadomym swojej choroby, łatwiej podejmujemy potem decyzje. Łatwiej jest nam zrozumieć chorobę, łatwiej jest zrozumieć również sygnały, które wysyła nasz organizm. I to jest najważniejsze. Osoby przewlekle chore potrzebują wiedzieć, że jest grupa ludzi, która wychodzi do nich i chce im pomóc.